Bardzo lubię pewnego kapucyna, który się nazywa ojciec Raniero Cantalamessa. To w ogóle jest przeciekawa postać, biblista, który zajmował się akademicko Pismem Świętym i nagle Duch Święty go wyciągnął spoza tej katedry i wprowadził na ambonę, aby głosił Słowo Boże, żywe Słowo, i robi to w sposób bardzo imponujący. I ojciec Raniero mówi tak: Jezus nie przyszedł po to, żeby nam wyjaśniać ludzkie sprawy, tak jak na przykład próbują to robić socjologowie, ale przyszedł po to, żeby zmienić ludzkie serce. I dzisiaj w tej Ewangelii widzimy Jezusa, który mówi: ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. I to jest właśnie ta zmiana, które Jezus pragnie dla nas. On chce, żebyśmy nie tylko wiedzieli coś o Bogu, ale żebyśmy byli w Nim. On ma moc wprowadzić nas w tak intymną i głęboką więź z sobą, z Ojcem, w Duchu Świętym, że będziemy jedno z Bogiem. I to jest źródło tej radykalnej przemiany naszego serca. Thank you.